Dzień dobry. Bogdan Czajkowski jest poetą urodzonym w 1932 roku w Równem na Wołyniu. Zmarł w 2007 w Vancouver w Kanadzie. Jest kojarzony przede wszystkim z londyńską grupą poetycką Kontynenty, która działała w Londynie na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Przed Państwem na slajdzie wiele tomików poetyckich Bogdana Czajkowskiego. Bogdan Czajkowski jest poetą emigracyjnym, który jednak całe życie pisał głównie po polsku. Wiersz Eurydyka powstał w latach 90. XX wieku, został opublikowany w 2007 roku w ostatnim tomie Bogdana Czajkowskiego, zbierającym w zasadzie cały jego dorobek twórczy, w tomiku Jakieś ogromne szczęście. Wiersz Eurydyka jest poetycką reinterpretacją mitu Orfickiego. Moim zdaniem to jeden z najpiękniejszych wierszy Czajkowskiego, jeżeli nie jeden z najpiękniejszych wierszy w literaturze polskiej XXI wieku. Eurydyka. Idziesz przede mną szybko, ani się oglądniesz. Czy spieszysz się do lutni, czy uciekasz przed mrokiem? Podążam za tobą, ale jakby mnie nie ma. Już nie słyszę rzeki, jeszcze nie słyszę ptaków. Idziesz tak szybko, jakbyś się oddalał, jakbyś chciał zniknąć w brzasku na horyzoncie. Czy goni cię cisza, czy przynaglają dźwięki, które wprawiają w taniec kamienie i owce? Czyżbym ci już nie była jak przed śmiercią miła? Czy boisz się, że wracam do ciebie tylko cieniem? Czuję, jak z mego cienia wyłania się ciało. Piersiami przebijam dotkliwe powietrze. Jestem znowu żywa, krąży we mnie krew. Serce tak mocno bije, że je słyszę w skroniach. Już tak się oddaliłeś, że ledwo cię widzę. Gdyby nie światło słońca, nie byłbyś nawet cieniem. Słońce mi wczoraj zaszło, a dziś znowu świeci i wschodząc idzie w ciemność. Ono chodzi kołem, a ty idziesz prosto, jakbyś nie był świadom, że co z ciemności wyszło, musi do niej wrócić. O wiem ja, o rozumiem, jak się liczy chwila zyskana dla jasności, każda chwila życia, jaka ona jest droga. O miły, zaczekaj, światło tak cię pochłania, że twój cień mnie oślepia. I już nawet nie widzę, czy się odwróciłeś. Tylko czuję, jak piersi stwardniałymi sutkami przebijają mnie na wskroś. I znów słyszę szum rzeki. I nie słyszę ptaków. Pewnie nie widziałeś, jak się odwróciłam. Zawsze wzrusza mnie ten wiersz. Bogdan Czajkowski to przede wszystkim poeta natury, faworyzujący w swojej poezji jej przestrzeń niemal bezustannie. Kiedy więc taki poeta sięga po mit, nie należy zapewne uznawać, że jest to wybór przypadkowy. Zastanówmy się jednak najpierw nad tym, czym jest mit. Oczywiście badacze łamią sobie głowę nad tą definicją już od jakiegoś czasu. Próbują ją ująć w takie karby strukturalne, próbują ujęcia esencjonalnego, ujęcia funkcjonalnego. Ja jednak chciałabym Państwu dzisiaj zaproponować definicję Michała Głowińskiego, jest mi bardzo bliska. Mit pochodzi od greckiego słowa mytos, myśl, zamysł, temat rozmowy, opowieść, baśń. Jest to opowieść wyrażająca i organizująca wierzenia danej społeczności, głównie archaicznej. Nie ma stałej formy językowej, pierwotnie występował w formie ustnej. Mit został zapisany zazwyczaj w momencie, kiedy tracił bezpośrednią więź z wierzeniami i światopoglądem danej społeczności. Przechodził wówczas w sferę fantastyki. Opowiadana historia dotyczyła zazwyczaj tego, co było na początku. Światopogląd pierwotny wyrażał się jednak przede wszystkim w strukturze mitu. Być może warto ten bardzo popularny mit o Orfeuszu i Eurydyce, który stał się przedmiotem rozważań Bogdana Czajkowskiego, jednak troszkę przybliżyć. Orfeusz był synem Ojagrosa i muzy Kaliope, był legendarnym poetą greckim, jego śpiew poskramiał dzikie zwierzęta, poruszał rośliny i kamienie. Orfeusz poślubił Eurydykę. Po jej śmierci zszedł do Hadesu,
Władcy podziemia, Hades i Persefona postawili jednak warunek dotyczący uwolnienia Eurydyki. Orfeusz nie mógł spojrzeć na Eurydykę, dopóki nie opuszczą oni Hadesu. Orfeusz nie dotrzymał jednak słowa i utracił Eurydykę po raz drugi. Później sam zginął śmiercią tragiczną. Cezary Rowiński kładzie nacisk w interpretacji tego mitu na takie trzy elementy. Mówi, że jest to opowieść o sile muzyki, o miłości silniejszej i trwającej aż po grób i odwiecznych pragnieniach człowieka chcącego wydrzeć bogom tajemnicę nieśmiertelności. Mnie jednak bardzo zaintrygował kiedyś esej Maurice'a Blanchota Spojrzenie Orfeusza, który stawia sprawę troszkę inaczej. Mówi o tym, że Eurydyka jest niedoścignionym ideałem sztuki, nieosiągalną pełnią i doskonałością sztuki. Jest natchnieniem, kreatywnością, zarówno esencją, jak i granicą sztuki. Zaś Orfeusz to poeta, który pragnie dotrzeć do ideału, stworzyć dzieło doskonałe. Jednak ono jest wciąż poza jego zasięgiem. Zaklęte w języku, staje się tylko bytem zamiast, substytutem, pewnego rodzaju imitacją. Co jest ważne dla naszych rozważań o utworze Bogdana Czajkowskiego, to to, abyśmy mieli świadomość, że znaczenie mitu w dziele sztuki, takim jak będzie wiersz Czajkowskiego, nie jest uzależnione od jego znaczenia w pierwowzorze. A mit orficki pojawia się w kulturze bardzo często. Jego reinterpretacje można odnaleźć m.in. w malarstwie, w rzeźbie, w muzyce, w filmie i oczywiście w literaturze. Ja dzisiaj pozwolę się tutaj Państwu przyjrzeć przez sekundę dosłownie reinterpretację mitu o Orfeuszu i Eurydyce w malarstwie. Wydaje mi się ono bardzo ciekawe, a też takie jakby najbardziej oczywiste są te nawiązania do malarstwa. Oczywiście ten wybór jest bardzo wybiórczy. Spójrzmy już w XV wieku Orfeusz i Eurydyka na anonimowym drzeworycie. Orfeusz oczywiście ze swoim atrybutem, czyli z lirą. Następnie Piotr Rubens, Orfeusz i Eurydyka. Jean-Baptiste Camille Corot, Orfeusz wyprowadzający Eurydykę z zaświatów, zupełnie inny obraz, inna faktura. William Blake Richmond, Orfeusz powracający z piekieł. Edmund Dulac, Orfeusz i Eurydyka, to jest akwarela, gdzie Eurydyka już jest cieniem albo jeszcze jest cieniem. Jacek Malczewski, Orfeusz i Eurydyka, obraz z takim podtekstem wolnościowym. Jean-Claude Devret, jeden z moich ulubionych obrazów, Orfeusz na motocyklu. Bardzo nowoczesne ujęcie. Bogdan Czajkowski nawiązuje w wierszu do anabazy małżonków, czyli do momentu, w którym oni wychodzą już z Hadesu. Jest to poetycki monolog samotnie, bez tradycyjnej eskorty Hermesa, podążającej za milczącym Orfeuszem Eurydyki. Bogdan Czajkowski oddaje głos Eurydyce, która w powszechnej świadomości czytelniczej bezwolnie poddaje się działaniom męża i decyzjom bogów. W wierszu do Antuana z Sieradza Czajkowski napisał: uczesz choć raz mężczyznę, który z umysłu należał do kobiecego genderu. W prywatnych listach podkreślał także słuszność pewnych poglądów i postulatów amerykańskiego i europejskiego feminizmu. Dlatego pozwoliłam sobie na nawiązanie w tytule tego wystąpienia do tomiku innej poetki polskiej tworzącej w Kanadzie, Marii Magdaleny Rudiuk. Maria Magdalena Rudiuk nazwała swój tomik z 2006 roku Mówić jako kobieta, pod tytuł Traktat postfeministyczny. I rzeczywiście Bogdan Czajkowski oddaje głos Eurydyce. Idziesz przede mną szybko, ani się oglądniesz, czy śpieszysz się do lutni, czy uciekasz przed mrokiem. Eurydyka pyta, może się zastanawia, myśli, to jest monolog, to jest wewnętrzny taki niepokój kobiecy. Ona nie wie o tym, że Orfeusz dostał zakaz oglądania się,
Ona zastanawia się, dlaczego on biegnie przed nią, nie zwraca na nią uwagi. Idziesz przede mną szybko, ani się oglądniesz. Ona jest zaniepokojona. Ona myśli jak kobieta porzucona, odtrącona, kobieta, która kocha, a nie widzi tego zainteresowania w oczach mężczyzny. Myśli, czy śpieszysz się do lutni, czy uciekasz przed mrokiem. Zastanawia się nad tym, czy jej ukochany biegnie, aby zająć się swoją pasją. Przecież Orfeusz jest pierwszym poetą, jednym z najlepszych poetów. Czy chce zająć się swoją poezją, a nie ją ratować? Ona nie wie o zakazie. Czy może uciekasz przed mrokiem? Czy boisz się, że umrzesz tak jak ja? Podążam za tobą, powiada Eurydyka, ale jakby mnie nie ma. Ona nie ma świadomości tego, co się z nią dzieje. Być może nie wie, że jest w takiej sytuacji liminalnej, przejściowej, że jeszcze jest w krainie cieni, w krainie Hadesu, ale za moment, być może, jeżeli Orfeusz dotrzyma słowa, będzie znowu żywa. I zwróćcie Państwo uwagę na to, że ona nie słyszy rzeki, najprawdopodobniej nie słyszy Styksu. Już nie słyszę rzeki i jeszcze nie słyszę ptaków. Czyli tu jest ten moment, w którym jesteśmy gdzieś pomiędzy. Zwróćcie Państwo uwagę na narząd, którym posługuje się Eurydyka. Eurydyka słyszy. To za chwilę się zmieni. Idziesz tak szybko, znowu ma pretensje do Orfeusza, tak? Zastanawia się, dlaczego on od niej ucieka. Jakbyś się oddalał, jakbyś chciał zniknąć w brzasku na horyzoncie. Uciekasz przede mną, a ja nie wiem, co się dzieje. Czy goni cię cisza, czy boisz się Hadesu, czy przynaglają dźwięki. Ta multiplikacja tych pytań, które nie są przecież opatrzone pytajnikami, to jest takie nagromadzenie myśli. To jest próba ogarnięcia rzeczywistości, która, mam wrażenie, jest charakterystyczna dla kobiet. Myślę, że kobiety próbują opowiedzieć sytuację. My, mówiąc nawet do siebie, ogarniamy rzeczywistość. Myślimy, analizujemy ją. Ona robi tak samo. Czy przynaglają cię dźwięki, pyta Eurydyka, które wprawiają w taniec kamienie i owce? Ona wie, że moc poezji Orfeusza jest wielka. Czyżbym ci już nie była jak przed śmiercią miła, zastanawia się Eurydyka. Czy boisz się, że wracam do ciebie tylko cieniem? Eurydyka teraz szuka winy zachowania swojego ukochanego w sobie. Boi się po prostu, że zbrzydła. Czy już bym ci nie była jak przed śmiercią miła? A może boi się, że śmierć ją odmieniła i że ona już nie pasuje do rzeczywistości Orfeusza, ale być może Orfeusz też nie pasuje do niej. Czy boisz się, że wracam do ciebie tylko cieniem? Czy to oznacza, że jestem naznaczona śmiercią i ty już o tym wiesz? I teraz jesteśmy w sytuacji, w której Orfeusz najprawdopodobniej dotrzymał słowa w wierszu Bogdana Czajkowskiego. Zobaczcie Państwo, czuję, jak z mego cienia wyłania się ciało, piersiami przebijam dotkliwe powietrze. To znaczy, że Eurydyka wyszła z Hadesu. Orfeusz dotrzymał słowa, nie spojrzał na nią w przestrzeni Hadesu. Czuję, jak z mego cienia wyłania się ciało. To jest moment transgresji, przemiany Eurydyki. Ona znowu wraca do życia. Najważniejszym elementem, który prowadzi ją od śmierci do życia, jest atrybut kobiecości. Ona przebija śmierć, przebijam dotkliwie powietrze piersiami. Tutaj piersi są symbolem, atrybutem kobiety, która z jednej strony jest pokazywana w sytuacji naturalnej jako matki, żywicielki, karmicielki, ale też jako wyobrażenie kulturowe kobiety, która przecież jest
często utożsamiana ze śmiercią. Ale Eurydyka jest znowu żywa, krąży we mnie krew, serce tak mocno bije, że je słyszę w skroniach. Jeszcze słyszy swoje serce, ale już tak się oddaliłeś, że ledwo cię widzę. Teraz zaczyna widzieć Orfeusza. Żywa Eurydyka posługuje się wzrokiem. Ta zmiana jest znacząca, bo moment, w którym ona przechodzi do rzeczywistości, staje się jakby negatywem tej rzeczywistości. Ledwo cię widzę, Orfeuszu, powiada Eurydyka. Gdyby nie światło słońca, nie byłbyś nawet cieniem. Teraz Orfeusz dla niej staje się cieniem, czymś, czego ona już nie rozumie, jakimś substytutem, jakąś namiastką tego, kim on był. Słońce mi wczoraj zaszło, powiada Eurydyka. Wczoraj to jest metafora solarna, która powoduje, że zaczynamy myśleć o koncepcji czasu w tym wierszu. Słońce mi wczoraj zaszło, a dziś znowu świeci, znów jestem żywa. I wschodząc idzie w ciemność, ono chodzi kołem. Eurydyka to już wie, ona dotknęła, doświadczyła czasu wiecznego. A ty idziesz prosto, jakbyś nie był świadom, że co z ciemności wyszło, musi do niej wrócić. Orfeusz wszedł przecież odważnie, być może arogancko, z miłości, do podziemi jako żywy człowiek. Ona weszła jako umarła. On, wychodząc z Hadesu, nie doświadczył czasu wiecznego. Dalej idzie prosto. Dla niego jest czas linearny. On posługuje się czasem ziemskim. W nim egzystuje. Ona, pomimo tego, że znowu jest żywa, ma pamięć czasu wiecznego. Jej ciało, dusza zapamiętały to doświadczenie, jakim była śmierć, to doświadczenie graniczne. Ona wie, że co z ciemności wyszło, musi do niej wrócić. Jakież to jest naturalne i może dobrze, że my mamy taką naturalną, obronną możliwość myślenia o tym, że żyjemy i że dany nam jest czas, który wydaje nam się nieskończony, a jednak on się kiedyś skończy. Dobrze, że nie pamiętamy o tym na co dzień. O wiem ja, o rozumiem, powiada Eurydyka. Jak liczy się chwila zyskana dla jasności, każda chwila życia. Więc to doświadczenie graniczne, doświadczenie śmierci, które ona pamięta, daje jej jeszcze większą radość życia. Eurydyka jest mądrą kobietą, która wie, że życie jest ważne, że każda chwila życia jest niepowtarzalna i nie da się jej odtworzyć. Jaka ona jest droga? O miły, zaczekaj, światło tak cię pochłania, że twój cień mnie oślepia. Zobaczcie państwo, co tu się stało. To cień absurdalnie, oksymoronicznie oślepia Eurydykę. Teraz już następuje moment, w którym to, czy Orfeusz się odwrócił, czy nie, nie ma znaczenia. To jest chyba najważniejszy moment tego wiersza, w którym o tym, co się stało w jego finale, zadecydowała kobieta. To jest chyba najważniejsza zmiana, najważniejsza reinterpretacja mitu orfickiego, którego dokonał Czajkowski. I już nawet nie widzę, czy się odwróciłeś, tylko czuję, jak piersi stwardniałymi sutkami przebijają mnie na wskroś. Ona znowu wraca do śmierci. I dla niej jest ważne to, czy on się odwrócił, czy nie. Ale nie dlatego, że chce wrócić do śmierci, bo tam jest atrakcyjnie. Dla niej jest ważne to, czy on się odwrócił, czy nie, bo dla niej jest to dowód jego zainteresowania. Gest Orfeusza, który miał moc sprawczą albo destrukcyjną, czyli wpływał na jej życie albo śmierć według mitu, dla Eurydyki, według Bogdana Czajkowskiego, jest ważny o tyle, o ile jest ważny dla zakochanej kobiety. Ona wraca do śmierci.
I znowu tutaj ten moment powrotu, odwrócenia się jest sprzęgnięty znowu z atrybutem kobiecości. Teraz te piersi to kulturowe odwzorowanie kobiety jako wizji śmierci. I ona znowu słyszy szum rzeki. Teraz już znowu jest w Hadesie, znowu umarła. I nie słyszę ptaków, które słyszałam przed chwilą na ziemi. Pewnie nie widziałeś, jak się odwróciłam. I to jest ten moment chyba najważniejszy. Decyzja o tym, czy zostać i żyć z Orfeuszem na ziemi, czy wrócić do Hadesu, jest autonomiczną decyzją Eurydyki. Gest Orfeusza nie ma tutaj znaczenia. To jest jej decyzja. Dlaczego Eurydyka się odwraca? To nie jest gest kobiety, która czuje się wzgardzona. To nie jest gest kobiety, która chce doprowadzić do tego, żeby Orfeusz miał temat do lepszej poezji. To nie jest decyzja spowodowana tym, że śmierć jest atrakcyjniejsza od życia. Pamiętajmy, że Eurydyka docenia każdą chwilę życia dla jasności. Eurydyka odwraca się, bo wie, że jej powrót nie ma sensu, że jej doświadczenie śmierci jest doświadczeniem granicznym. Czajkowski wiedział o tym, że repetycji nie ma, a nawet gdyby była, to ona nie może się odtworzyć w takiej postaci, w takim sensie, w jakim działo się to wcześniej, ponieważ Eurydyka jest już napiętnowana śmiercią, która zmieniła ją i jego. Ich związek nie byłby już nigdy taki sam. Ona wie, że to jest nie do powtórzenia, dlatego się odwraca. Skierowana do Orfeusza wypowiedź Eurydyki, świetnie oddająca zawirowania kobiecej psychiki, pełna jest niepokoju o zachowanie, odczucia męża, przynosi także informacje o jej poczuciu nieobecności, osamotnienia, o wątpliwościach dotyczących własnej atrakcyjności, o jej dwukrotnej przemianie, o mającym moc sprawczą spojrzeniu, o różnych ujęciach czasu, o mądrości zyskiwanej po przekroczeniu granicy Królestwa Cieni, o zducha romantycznej miłości. Podsumowanie jeszcze raz. Eurydyka jest kolejnym bardzo istotnym głosem brzmiącym w polifonicznej poezji Czajkowskiego. Żeński podmiot liryczny nie jest w tej liryce zjawiskiem częstym, ale tak wyraźnie kobiecy punkt widzenia pojawia się tu po raz pierwszy i może wskazywać na chęć opisu wizji świata postrzeganego nie tylko męskimi oczami, niejako wniknięcie w inną płeć, ale też dowodzić świadomości Bogdana Czajkowskiego skomplikowanej struktury ludzkiej osobowości, która przecież nie jest czysto męska czy czysto żeńska. W końcu może być elementem, bo nie stadium niebywale ważnego do końca ewoluującego w poezji Bogdana Czajkowskiego procesu tożsamościowego. Zachęcam Państwa do czytania poezji Bogdana Czajkowskiego. Mam wrażenie, że Bogdan Czajkowski jest jak dobre wino. Im starszy, tym lepszy. To jest jeden z późnych wierszy Bogdana Czajkowskiego, napisanych w latach 90., ale wydrukowany w 2007 roku, kiedy Bogdan Czajkowski wiedział już, że jest śmiertelnie chory. Czy Eurydyka była substytutem życia, czy miała mieć moc konsolacji? Tego nie wiem. Być może. W każdym razie rozważania o życiu i śmierci w tak dramatycznej sytuacji, w której znalazł się Bogdan Czajkowski na wiosnę 2007 roku, nabierają tutaj jeszcze innego, osobistego także znaczenia. Bardzo pięknie Państwu dziękuję za uwagę.